Dzień dobry. Ostatnio mówiłam Wam co nieco o tym, czym jest orzeczenie, czym jest podmiot i jak je w zdaniu rozpoznać. Dzisiaj chciałam Wam troszkę tę wiedzę rozszerzyć i powiedzieć co nieco więcej na temat rodzajów orzeczenia i rodzajów podmiotu, bo mamy ich więcej niż jedno. No niestety język polski jest trudny i trzeba tę wiedzę rozszerzać. No i trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Mam nadzieję, że z moją pomocą nie będzie to takie trudne. Udostępniam Wam już swoją notatkę, którą dla Was przygotowałam i mam nadzieję, że dzięki tej lekcji wszystko będzie dla Was za chwilę doskonale zrozumiałe. Udostępniamy i patrzymy. Ostatnio mówiliśmy właśnie o orzeczeniu. I nie będzie problemu na pewno ze znalezieniem orzeczeń w zdaniu. Mama idzie na zakupy, Janusz gra w paintball, bo na pewno pamiętacie, że orzeczenie to oczywiście czasownik w formie osobowej. A więc w pierwszym zdaniu orzeczenie to wyraz idzie, w drugim zdaniu orzeczenie to wyraz gra. No ale życie byłoby zbyt piękne, gdyby to było tylko to. Tak naprawdę to orzeczenie, o którym mówiliśmy ostatnio, to było orzeczenie czasownikowe, a mamy jeszcze drugie orzeczenie. I to orzeczenie nazywa się orzeczenie imienne i składa się z dwóch wyrazów, z łącznika i z orzecznika. No i teraz, o co w tym wszystkim chodzi i jak to rozpoznać? Zobaczcie sobie na te zdania, które dla Was przygotowałam. Mój tata jest miły, Alan zostanie słynnym youtuberem, po operacji mój pies stał się markotny. Mamy tutaj trzy zdania. No i gdybyśmy mieli znaleźć tylko czasowniki w formie osobowej, no to w pierwszym zdaniu podkreślilibyśmy sobie jest, w drugim podkreślilibyśmy sobie zostanie, a w trzecim stał się. No ale teraz zobaczcie, cofnę się jeszcze tutaj do góry. Gdybyśmy w tych zdaniach, gdzie mamy orzeczenie czasownikowe, zabrali dodatkowe określenia i zostawili tylko podmiot i orzeczenie, czy bardzo zmieniłby się sens tego zdania? Mama idzie na zakupy. Mama idzie. No, mamy dalej sens. Rozumiemy, że chodzi o to, że mama się przemieszcza. Nie mamy tylko informacji, gdzie. Janusz gra w paintball. Zabieramy określenie, zostawiamy Janusz gra. Tak samo, logiczne, no gra. Nie wiemy tylko w co gra, ale sens zostaje ten sam. Zobaczcie, co będzie się działo w tych zdaniach, jeżeli zabierzemy to, co jest tak jakby za tym czasownikiem. Mój tata jest miły, no wszystko jest jasne, ale jeżeli zabierzemy to miły, zostanie mój tata jest. No fajnie, no jest, istnieje, super, ale czy to jest ten sam sens zdania? No chyba nie. Alan zostanie słynnym youtuberem. Wywalamy słynnym youtuberem i zostaje Alan zostanie. No gdzie zostanie? W domu? No to zupełnie inny sens tego zdania. Nie o to w tym zdaniu chodzi, że on zostanie w domu, tylko że w przyszłości zostanie słynnym youtuberem. Po operacji mój pies stał się markotny. Wywalamy markotny, zostaje po operacji mój pies stał się. Stał się, tak, i stał się dzień, i stała się noc. O to tutaj chodzi w tym zdaniu? Nie, zobaczcie, zupełnie bez sensu się robi. A więc w orzeczeniu imiennym widać, że potrzebny jest ten drugi wyraz, który nam uzupełni informację. Do tego łącznika potrzebny jest tak zwany orzecznik, a więc do tego czasownika musimy dodać mój tata jest miły i to będzie całe orzeczenie. Alan zostanie słynnym youtuberem. Sprawdźmy. Alan zostanie słynnym, Alan zostanie youtuberem. Co jest bardziej sensowne? No, zostanie youtuberem. Po operacji mój pies stał się markotny i całość stał się markotny. Żeby sobie to uprościć, wystarczy też zapamiętać tę jedną podstawową rzecz, że orzeczenie imienne jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z czasownikami być. I tutaj przypomnienie dla Was, że być odmienia się w taki sposób, że mamy na przykład formę jest, mamy formę są. To są dalej, to jest dalej czasownik być, tak? Być, zostać i stać się. Jak zapamiętacie te trzy czasowniki, to nie będziecie mieli problemu z orzeczeniem imiennym. A więc orzeczenie czasownikowe to to zwykłe i orzeczenie imienne to, które wymaga uzupełnienia.
być, zostać, stać się. No, to jeżeli już wszystko wiemy o orzeczeniu, to możemy przejść do podmiotu. Podmiot, przypominam, to wykonawca orzeczenia. No i to jest sprawa prosta. Sprawdzamy, kto wykonuje tę czynność. Zerknijmy jeszcze raz na te przykłady, żeby być pewnym, że pamiętamy poprzednią lekcję. Mój tata jest miły. Kto wykonuje tę czynność? Tata. Alan zostanie słynnym YouTuberem. Kto zostanie słynnym YouTuberem? Alan. Po operacji mój pies stał się markotny. Kto stał się markotny? Pies. Mam nadzieję, że nie macie z tym problemu i w tej chwili utrwalicie tylko sobie, że ten zwykły podmiot to podmiot gramatyczny. Podmiot gramatyczny, tak on się nazywa, jest wyrażony rzeczownikiem w mianowniku. Pies obsikał moje mokasyny. Przepraszam za zdanie, ale to zdanie wymyślił mój uczeń Robert, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo mu zależało, żeby to zdanie było akurat w przykładzie, a więc jest. Pies obsikał moje mokasyny. Szukamy orzeczenia najpierw, bo pamiętajmy, że podmiot to wykonawca orzeczenia, a więc mamy czasownik obsikał, no i kto wykonuje tę czynność? Pies. To jest podmiot gramatyczny, podmiot inaczej w mianowniku. Drugi rodzaj podmiotu to podmiot szeregowy, zwany również grupowym, zbiorowym, różne źródła różnie podają. O co tutaj chodzi? Zobaczcie na ten przykład. Ola, Magda i Maja uciekały przed burzą. Orzeczenie macie już też podkreślone, czasownik, uciekały. Sprawdźmy, kto tę czynność wykonuje. Ola, Magda i Maja, a więc nie jedna osoba, a szereg osób, grupa osób, zbiór osób. Wtedy, kiedy wykonawcą właśnie tej czynności jest nie jedna osoba, a grupa osób, rzeczy, mamy do czynienia z podmiotem szeregowym. Prawda, że proste? Nic trudnego, tylko trzeba sobie wbić do głowy tę nazwę. I trzeci rodzaj podmiotu to podmiot domyślny. Nie ma go w zdaniu, nie w tym sensie, że w ogóle go nie ma. Nie ma go w zdaniu, bo go nie widzimy w tym zdaniu. Szukamy, szukamy, ale go nie widzimy. Mamy orzeczenie, wróciliśmy. Wróciliśmy, tak? Ładnie zaakcentujmy, wróciliśmy. No i teraz, kto wróciliśmy? Musimy się domyśleć, o kogo chodzi. No, my wróciliśmy, czyli ten podmiot jest ogólnie, jest to podmiot domyślny, natomiast fizycznie nie ma go w zdaniu, no bo nigdzie go nie podkreślimy. Możemy go sobie tylko zapisać w nawiasie z tyłu, tak? My wróciliśmy, oddał książki do biblioteki, znowu, kto oddał? On, znowu podmiot domyślny. Musimy zastanowić się, kto wykonuje tę czynność i posługujemy się wtedy osobami, te, które znamy. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. To na pewno wiecie i tylko wtedy sprawdzacie, która osoba wykonuje tę czynność. I ostatni, podmiot logiczny, tak zwany podmiot w dopełniaczu również. Na logikę go musimy wziąć, a więc tutaj trochę szare komórki nasze uruchomić. Zobaczcie, mamy takie zdanie. W sklepie zabrakło bułek. Musimy znaleźć najpierw orzeczenie. Orzeczenie, czyli czynność. Mamy zabrakło. No i znowu, logicznie, kogo dotyczy ta czynność? Czyli kto jest wykonawcą tej czynności? Bułki. W tym przypadku są to bułki, bo to ich zabrakło, tych bułek. W szkole dzisiaj nie ma Maćka, powiedzmy, tak? Znowu, czynność, czasownik, nie ma. No i kogo dotyczy ta czynność? Maćka. Zobaczcie, że mamy tutaj dopełniacz. Kogo, czego nie ma? Maćka. Kogo, czego nie ma? Kogo, czego zabrakło? Bułek. Ten podmiot nazywa się podmiotem logicznym, inaczej podmiotem w dopełniaczu. Podsumowując, do zapamiętania macie dwa rodzaje orzeczenia i cztery rodzaje podmiotu. Orzeczenie czasownikowe, orzeczenie imienne, podmiot gramatyczny, pierwszy, podmiot szeregowy, grupowy, zbiorowy, tak, różnie to nazywamy, podmiot domyślny, gdzie musimy się domyśleć, bo nie znajdziemy go w zdaniu, i podmiot logiczny, inaczej zwany podmiotem w dopełniaczu. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, i żadne zadanie z języka polskiego dotyczące podmiotu i orzeczenia nie będzie dla Was już sprawiać trudności. Dziękuję Wam bardzo za tę lekcję i do zobaczenia na kolejnej. Trzymajcie się, pa!
Wyłączam się jeszcze.